Przed kilkoma dniami mignęła nam, drodzy państwo, kolejna i zawsze warta przypomnienia rocznica z przełomu maja i czerwca 1967 roku, bo najpierw 26 maja w Wielkiej Brytanii, a potem 1 czerwca w Stanach Zjednoczonych ukazała się płyta pod tytułem *Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club*. Band autorstwa zespołu The Beatles. Powtórzę, komunał. Z czasem ten ósmy album studyjny Beatlesów został przez wielu uznany za największy w historii rock'n'rolla, a oceany atramentu zostały wylane na pochwały i analizy. Jego rewolucyjnych cech. Kiedy Paul McCartney puścił muzykę z albumu koledze Bobowi Dylanowi wiosną 1967 roku w pokoju hotelowym, ten, lekko zszokowany tym co usłyszał, powiedział po chwili: Ach, rozumiem, to znaczy, że nie chcesz już być słodki. I to jest najkrótsze podsumowanie przełomu, jaki przyniosła płyta w karierze samego zespołu i całej muzyki rock. A centralowej a zdarzały się plany, które szły o wiele dalej. Krytyk Kenneth Tynan z pisma The Times of London nazwał premierę Sierżanta Pepera decydującym momentem w historii zachodniej cywilizacji. Choć 30 lat później Paul McCartney nazwał tę premierę decydującym momentem o bardziej osobistym charakterze. Powiedział, nie byliśmy chłopcami, od tego momentu staliśmy się mężczyznami. A w momencie ukazania się płyty The Beatles ogłosili, że zamierzają być postrzegani, cytuję, jako artyści, a nie tylko jako wykonawcy. A ten pierwszy album koncepcyjny szybko okazał się inspiracją dla innych wielkich gwiazd muzyki pop lat 60 od Rolling Stonesów i Beach Boys po Stevie'ego Wondera i Marvina Geya. Inspiracją, by podążać ku nowym wyżynom kreatywności. Mark Luson, kronikarz nagrań The Beatles, powiedział o sesji nagraniowej, której owocem była ta płyta, że prawdopodobnie były to najbardziej twórcze 129 dni w całej historii muzyki rockowej. Tym razem po raz pierwszy chłopcy mogli robić naprawdę to, na co mieli ochotę. Nie wisiały nad nimi żadne terminy koncertowe, studio mieli bezterminowo do własnej dyspozycji i nie musieli się martwić, kto płaci za jego pracę. No, z początku szło dość opornie. Po trzech miesiącach prac gotowe były zaledwie trzy. Piosenki I na razie nie zanosiło się na więcej. W tej sytuacji chłopcy, w obawie, aby publiczność o nich nie zapomniała, wypuszczają singiel z piosenkami Penny Lane i Strawberry Fields Forever. Znów nie poszło najlepiej. Singiel dotarł w porywach do drugiego miejsca list przebojów, a przebił go dość tandetny śpiewak dancingowy nazwiskiem Engelbert Humperdinck. Dziś powiedzielibyśmy: świat po prostu nie był jeszcze gotowy na nową odsłonę Beatlesów. To, że płyta została ukończona jako jednolita suita rokowa, miało przesłonić fakt, że tak naprawdę Beatlesi przestali już pracować zespołowo. Nie dość, że pomysły brali skąd popadło, z reklamy, z seriali telewizyjnych, ze starych afiszów koncertowych, z tekstów gazetowych, to jeszcze dopuścili do współpracy dwa, że tak powiem, faktory. Jednym z nich był reżyser dźwięku George Martin, od dawna nazywany z tej racji piątym Beatlesem. Tutaj upamiętnił się między innymi tym, że wokale Paula i Johna puszczał albo za szybko, albo za wolno, co słychać. A drugim, nowym faktorem był alkaloid kwasu lizergowego, znany szerzej jako LSD – Czyli silnie halucynogenny narkotyk. Co on wyprawia w umyśle przyjmującego, można usłyszeć choćby w piosence Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy w niebie z diamentami, a tu już sam tytuł wiele mówi. No i ta okładka z wydrukowanymi wszystkimi tekstami, czego dotąd nie praktykowano. Sami Beatlesi w strojach operetkowych i doklejone zdjęcia idoli każdego z muzyków. W przypadku tych żyjących idoli chłopcy osobiście napisali do każdego z nich z prośbą o możliwość zamieszczenia zdjęcia na okładce. A mamy tu tak odległe od siebie postacie jak duet Flip i Up, jak Johnny Weissmiller, czyli filmowy Tarzan, mamy seks Bombę Mi West, ale też Marlona Brando, Marlene Dietrich, Merlin Monroe, Boba Dylana, Karola Marksa, czy mistrza powieści Grozy Edgara Alana Poego. Istna menażeria. Dla samych Beatlesów rok 67 był nie tylko nowym szczytem twórczości, ale także początkiem trzyletniego okresu, w którym grupa nagrała i wydała zdumiewające pięć oryginalnych albumów studyjnych, w tym dwa, czyli The Beatles z roku 68 i Abbey Road z 69, które zajmują odpowiednio dziesiąte i czternaste miejsce na liście najlepszych albumów wszechczasów magazynu Rolling Stone. A na miejscu pierwszym tej listy figuruje oczywiście sierżant Pepper, bo od początku czerwca 1967 roku wiadomo już było, że muzyka nigdy nie będzie odtąd taka, jaką była do tej pory.